Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto i trzeci już odcinek z gry Dziedzictwo Hogwartsu. I tak, odcinek nagrywany jest nadal w tej samej sesji nagraniowej co ostatnio, więc halucynacje słuchowe mogą nadal występować. Ale zanim coś, to dziś chciałbym wam pomóc, i przy okazji sobie też pomóc, przeglądać po prostu ekwipunek, bo zauważyłem, że mam wyposażenie, jakieś inne takie rzeczy przy okazji, więc no czemu nie. Wyposażenie, i co my tu mamy? Uchwyt różdżek. Okej, czyli jakieś różdżki tutaj będziemy mieć inne niż to zwykłe, skoro możemy uchwyt jakiś sobie wybierać. Latający chowa... wierzchowce? No cóż, nie powiem, żeby mnie to zaskoczyło, niestety. Ja mówię niestety, dlatego że po prostu z jednej strony fajnie byłoby mieć zaskoczenie, z drugiej strony... no to było oczywiste, że będzie coś tego typu, skoro jednym z bonusów za zamówienie przedpremierowe bądź zakupienie edycji Deluxe jest dosłownie czarny hipogryf. Czegoś tak. Więc no. Miotła. No, typowe też, oczywiste. Nie da się nic ująć. Ale teraz się tym nie przejmujmy. Zobaczmy po prostu, co my tu mamy. Akcesoria na ręce. Czy jest coś fajnego? Czarne skórzane rękawiczki. Nie mają żadnych właściwości. Możemy je sobie ubrać. Okej, no czemu nie? Będziemy nosić rękawiczki. Akcesoria na szyję. Mamy coś albo... naturalnie beżowy szalik. Czy chcesz szalika? Nie. Takiego szalika nie chcę. Twarz? Okrągłe okulary ze złotymi oprawkami? Brzydkie. Te są okej i... mam jakieś cechy dodatkowe? Nie, po prostu... mam jakieś nie wiadomo czemu inną jakość. Cera na głowę. Brzydki ten beret. Nie, nie będę tego nosił. O, mogę zrezygnować z szlafroka. Nie. 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 Ja jednak szlafrok zostawię, bo z tego szlafroka jesteśmy jeszcze bardziej brzydcy niż z nim. Więc tak, ostatnia rzecz to nasze ubranie. Co to ma być? Przepraszam bardzo, co to ma być za piżamka? Okej. Nie ugram, tam naprawdę mnie wybiło z rytmu, właśnie za to, ale to jest piękna piżamka. Nie, no tak poważnie. No bez przesady, nie będziemy chodzić w takiej piżamce. Dobra. Ale to jest tak full focus i tak naprawdę spokojnie gwiezdny kluczu. Bierzemy to ubranie, więc tu chyba nie ma nic do przeglądania. I tak, następne rzeczy to już tu wyzwania, dalej kolekcja i misje. Więc kolekcje, co my tu mamy? Wspomagacze. Atrybuty, uchwyty różdżek. Wrogowie. Wygląd, wyczerwania, składniki, miotły, zwierzęta, strony Revelio. Dużo znajdziek. Nie będę tego można, że wszystkiego teraz sobie przyglądał bezpośrednio, ale podoba mi się to. Widać, co mamy, czego nie mamy, czego szukać, czego nie szukać. I to powinno być w większości gier. Może niekoniecznie, że trzeba to patrzeć, ale jako opcjonalne coś dla kogoś takiego jak ja, kto chce zbierać wszystko, superstosować, świetne. Polecam. I ostatnią rzeczą, którą... a nie, jeszcze są misje i wyzwania. Najpierw zobaczmy wyzwania. A, to tylko tyle, że to. Jest ciągle o tym informacja. Nic ważnego. Myślałem, że coś lepszego. No i misje. Najważniejsza rzecz, czyli witaj w Hogwarcie nadal. I... po prostu porozmawiaj z profesorem. Mam porozmawiać z profesorem, to nie ma co. Wstrzymywać się. Oczywiście, że rzucimy Revelio i pójdziemy w inne miejsce. Jeśli coś tu jest, to nie mogę nic z tym zrobić. Ale to, co ważniejsze, widzę to chyba jakąś... noż! No co za głupia gra, już myślałem, że mogę sobie zwiedzać. No trudno się mówi. Czy tam jakaś kartka latała? A nie, to jest tylko książka. Albo kartka, ale taka inna. Tak czy inaczej... chyba musimy zrobić tę misję, z niej będziemy mogli swobodnie sobie się gubić po szkole. Więc, no wybaczcie mi, chciałbym wam zająć cały czas odcinka jakimiś bezsensownymi chodzeniami w tej WFT, ale no, nie mogę. Dobra. Mam nadzieję, że nie wymsknęło mi się za dużo. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here.
I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may be obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Okej, czyli już jakieś wielkie nieufność wśród nauczycieli się dzieje. As capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Okay. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley. Okej, coś jest nie tak. Clever enchantment we included in the field guides map. O, jakieś zaklęcie? Jakieś nowe zaklęcie? Możesz proszę mapy śledzić dostępne misje. Okej. A, czyli to tylko o to chodzi. Okej, ten symbol przedstawia główne misje. Przechodzenie głównych misji rozwinie fabułę, odblokowanie nowych funkcji, zapewni doświadczenie. Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymaganie zaklęć i lub poziomu. Kłódka w takich przypadkach... Okej, kłódka. To oznacza, w takich przypadkach musisz mieć wymagany poziom i lub niezbędne zaklęcia, aby aktywować misję. Nowe zaklęcia możesz zdobyć wykonując zadania profesorów. Kwadrat przekręcony z kartką lub jako nagrodę z misji. Okej, i przy okazji, patrzcie jakie piękne! Patrzcie jakie piękne! Skrzynie skarbów, strona przewodnika, posążki Demimoza. Stały astronomiczne. Wszystko jest pokazane na tacy, ile jest do znalezienia. I to jest dobry design gry. Jeśli mówię o współczesnym designie. Bo oczywiście, wychowywałem się na grach takich, w których nic nie było za rączkę, ale... No bądźmy szczerzy, w obecnych czasach... To jest miły element, jak gry mają coś takiego, co wspomaga tych, którzy chcą osiągnąć prawdziwe 100%, wyzbierać wszystko, co się da i tym podobne. W szczególności... ale dobrze, skupmy się na razie na tym wszystkim. I tak, masz rację, siostra, że się upieram co do tego i mam z tym rację. Ogólnie dyskusja ta, czy tam to, co mówiła siostra, chodzi o to, że upieram się, jeśli chodzi znowu o grę, o której wspominałem w poprzednim odcinku też, czyli Genshin Impact, że kłócę się o to, że nie mam jednej znajdźki w jednym z biomów, kiedy ona twierdzi, że mam, ale ja wiem, że jej nie mam. Ale tak, nie skupiam się na tym wszystkim, skupmy się bardziej na tym, żeby móc wreszcie iść dalej. Śledź misję używając pewnego przycisku, aby kontynuować. Zajęcia zbrojne przed czarną magią, czy zajęcia z zaklęć? Pytanie, co sądzę o minimapach od drugiego głosu. Okej. Powiem tak. Ciekawe naprawdę zdanie, bo same w sumie minimapy są mi tak szczerze dosyć obojętne. W sensie, lubię mieć opcje z nich korzystania, ale nie podoba mi się, kiedy takie mapy za dużo zdradzają. Ale wracając do ogólnego tematu. Jestem zwolennikiem map. Tak długo, jak są to mapy, a nie jakieś radary wykrywające znajdźki. Ale tak. Obrana przed czarną magią, czy zaklęcia? Axio albo Levioso? Zacząłbym... Zaczyna od zaklęć. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. Czyli będziemy mieć swoją własną wróżyczkę. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okej, dobrze, dobrze, profesorze. Czy teraz pozwolisz mi swobodnie sobie iść? Aha, mogę jeszcze wrzucić coś, co będzie mi prowadziło jeszcze bardziej. Dobrze, to czy te... Okej, tutaj widzę jakiś znaczek skrzynki. Okej. Nie mogę tego zrobić. Niestety. I dostałem informację jedną, nie wiem po co, żeby... wejść do fontanny. Nie wiem po co, ale dobra.
Okej. Chyba niestety nie jestem w stanie tego zrobić, mimo tego, że mi tutaj informacje są. A co jest z tym kartką? Pewnie, żeby to coś złapać, to przydałoby się akcja. Ja go nie posiadam. Więc w takim wypadku, Revelio, czy masz coś tutaj ciekawego? Dziękuję za kartkę. Posąg Grzegorza Przymilnego. Jest tłumaczenie zabójcze. Ale okej. Okay. Strony przewodnika. Posąg ten z wielce przymilnym grymasem przedstawia średniowiecznego czarodzieja Grzegorza Przymilnego. Słynął on z wynalezienia olejku obłudy Grzegorza. Eliksiru sprawiającego, że pijąca go osoba uznawała osobę, która go podawała jej ten eliksir, za jej najlepszego przyjaciela. Niebezpieczne, a jednocześnie bardzo fajne. O, jakieś nieodebrane nagrody. Musimy od razu odebrać nagrody. Gdzie są one? Gdzie one są? Gdzie moje nagrody? Okej, następne będą... Uroczyste rękawice Hogwartu, okej. I przy okazji misji jakieś coś tutaj. Jeszcze jedna, będziemy mieć... legendarne rękawice. No dobra. Niech i tak będzie. Niech i tak będzie. A tutaj... No znowu wydaje mi się, że jest coś... Czemu to... Czy ja odblokowałem klasę eliksirów, nawet nie wiedząc, że to są eliksiry? Okej, nic więcej tu chyba nie ma z takich rzeczy, które mogę... A nie, dobra, to nie jest dorzucenie zaklęć, to są po prostu teleporty. Okej. Okay. Myślałem, że tu będziemy musieli jakieś zaklęcie na to rzucać. No dobra. A czy tutaj coś więcej było jeszcze? O, to... co jest? A co z tym chodzi, to nie mam pojęcia. Okej. Okay. Okej, okay, czyli jest tu jakieś coś. Podejrzewam, że jest to związane z tym. Tylko... czy ja chciałbym robić z brute force'em? No chyba nie. Chyba nie chciałbym brute force'ować, więc... pozwólcie, że chwilowo sobie... odpuszczę to wszystko. Niestety tak, boli mnie to. Patrzę na to, jak dużo tu może być ewentualnie znajdźków. Ale może naprawdę lepiej będzie na razie pójść zbierać nowe czary, zanim będziemy... jakieś nie wiadomo jakie głupoty robić. Więc no... po prostu idźmy gdzie trzeba. Aha, sobie gada do nas miejsce teleportacyjne. No dobra. Tak czy inaczej... Revelio naszym przyjacielem oczywiście. Żebym będę widział wszystkie znajdźki, które mnie omijają. Na ten moment. Ale może... oj, spadek klatek trochę, delikatny. Żeby nie było problemów, czy tędy się w ogóle dostanę tam, gdzie chcę iść? Chyba nie. Chyba... oj, 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 nie wiadomo czemu okno mi strasznie laguje. Prawdopodobnie po tym odcinku będę musiał zmniejszyć detale. Bo nie wiadomo czemu mocno mnie to obciąża. W takim wypadku też... tamtędy? A, tutaj. Przez te drzwi. Okej. Okay. Wczytywanie, czy co to było? Oj, boję się, że naprawdę tutaj mi spada jakoś, nie wiadomo czym, poważnie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś aż zbyt widoczne u was na odcinku. Ciekawe, często zauważam, że OBS nie ma lagów, chociaż ja osobiście mam lagi. Ale tak. Bierze obron przed czarnym magiem. Ja idę? Okej, czyli w tej wieży są jakby oba przedmioty. Ciekawy w sumie. O, czy to kot? Tak, kot. Można pogłaskać? Można, okej. Okay. Już gra ma lepszą ocenę. Można głaskać kota. Mam nadzieję, że jeśli będzie jakiś pies, to też psa być można pogłaskać. Bo ja nie chcę tutaj dyskryminować jednego rodzaju zwierząt ponad drugi czy coś. Więc jak się głaska zwierzęta, to wszystkie trzeba móc głaskać. Ale no. Dokąd teraz? Wyżej, okej. Okay. Niepotrzebnie rzucałem to w coś. Ale tak, wyżej. Revelio nic nie pokazuje wyjątkowego na razie, takiego tutaj, więc... chyba pójdziemy już po prostu... na zajęcia, tak całkowicie. Profesor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some
Okej. Więc jesteśmy w miejscu od misji. Okej. Zaraz aktywujemy tę misję, tylko zanim to, to pozwólcie, że... A nie, nie zobaczymy nic, co jest tam wyżej, bo oczywiście kłódka. Więc zaczynamy misję. Miejmy nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. A z drugiej strony trochę szkoda, że jest to tak... Każda misja jest jakimś zamkniętą instancją w samym sobie. No ale cóż, może to i bezpieczniej, może to i lepiej. Nie mnie oceniać. Okay. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Okay. Shall we begin? Okay. Welcome to year 5 of charms. Okay, już mi się podoba gościu. Year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right. Fine. Everyone, fine, please fine. Open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Czy to jest takie, to jest takie trochę oczywiste, przecież jedno zmienia kolor, a drugie zmienia rozmiar. I am afraid it is too late to study now. Książkę już ukradł. No to zakradził. A i tak mi się podoba gościu. Ale tak mocno laguje niestety. Będę zmuszony zmniejszyć ustawienia. Na średnie prawdopodobnie. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per position. Ciekawe podejście. Dale, thank you. Get into place now. I okej. Powiem wam tyle, jak tylko scenka się skończy, będę musiał zmniejszyć ustawienia, jak skończymy to z tym zaklęciem. Chciałem, że sobie nauczymy się zaklęcia. I mówię wam to szczerze. Szybko zmienię ustawienia, po czym wracamy do rozgrywki, ale póki co tak. Ulepszamy sobie zaklęcie Axio. Chciałem sobie uczymy się Axio. Ale wiadomo, o co chodzi. Axio. Okej, nie Axio, tylko Axio. That is not bad. You are a swift I znowu piękny lag i takie, takie piękne. Potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of... Zamiast zrobić lekcję, chcę już na wycieczki chodzić. No. Ciekawe. A, i już jakiś ekran tywanie z jakimś olbrzymim trupem. Zachęcające, tak? Okej. Nadal scena. Kurczę, szkoda, bo chciałbym już zmniejszyć tę grafikę, żeby nie było takich lagów. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? O, proszę, wyczarował nam jakieś miejsce turniejowe. Okej, podoba mi się to. Czemu takich dobrych nauczycieli nie było za czasów Henryka? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Kurczę, nie, podoba mi się. Ale okej. Zaklęcie przywołujące akcję przyciąga cel bliżej osoby, że teraz naciśnij przycisk, by rzucić akcję i przyciągnij cel bliżej. Naciśnij ponownie, by przerwać zaklęcie. Okej. Okej. A i też w ogóle jest coś dźwięk stereo. Ale tak, pokażę, jak to się robi. No to pokażemy za chwilę, tylko jak mówię, cięcie na zmniejszenie ustawień graficznych.
Okej, no więc... ustawienia nie są zmniejszone per se. Ale wyobraźcie sobie, dopiero teraz zauważyłem, że miałem ray tracing włączony. Tak. Tak więc... wyłączyłem ray tracinga i już komputer jest chłodniejszy i można nawet mógł się przerzucić z powrotem na pełny mój monitor. Bez lagów, ale tak. W tym oto momencie robimy bardzo ważną rzecz. Axio. No nie, za długo. Zepsułem. Dobra. Uwaga, stop. Mamy to. Dobrze, dobrze. Nie jest tak źle. Zostań piłka. Okej, okay. Przesuń mi się może jeszcze tutaj, żeby nie zderzyć piłki z piłką. I uwaga, uwaga, stop. Nie. Stój. No nie. Nie. Okej, właśnie się dowiedziałem, że będę mógł być wredny i innym zrzucać piłeczki. Dzięki za delikatnego spoilerka, który będzie słynie parę sekund przed tym, jak to sam odkryje. Ale no. Tak. Okej. Okej, uwaga, co się dzieje? Dobra. Powiedzmy, że jak będę przegrywał, to może o tym pomyślę, ale na razie będę grzeczny. W teorii. Nie, spokój, stój! Piłka. Dobrze. Czy ona mi to zrobi, czy mi się tylko wydaje? Okej. Dobrze, nie jest aż tak strasznie. Okej, nie jest aż tak strasznie źle. Tak widać, że wypadku kolejny, Axio. Stop. O, za słabe. Czy może jednak minimalnie? Niestety, minimalnie za słabe. Czyli żeby wygrać, muszę to zrobić. Dobra, to mi szkodzi. I nie strąciłem. Ale dobra. Idealnie równy wynik. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale tak, jest wyrównane. Okej, jeszcze coś na zmienię. Aha! I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter, focus now, you will need it. Dlatego zostawimy jedną rzecz. Czemu ten nasz gościu zawsze jest zgarbiony? Jest bardzo takie dziwne moim zdaniem. O i zrzuca. A jednak nie zrzuca. Dobra, zobaczmy jak teraz mi pójdzie. Zaczniemy też do tej brzegowej piłki. A więc gościu bądź ogarnięty. O, za szybko klikłem. Zepsułem. Nie, no jeszcze to, no, gdzie to sprawiedliwość? Nie, ale podoba mi się. Okej. Gdzie to? Tylko muszę dobrze to wyczuć. Dobra. Dobra. Dawaj 50. Jest 50, dobra. Może jeszcze się uda to ugrać. A może nie. Się zobaczy. A jej to ledwo tu pchnęło. No gdzie to? Ale dobra, jeśli idealnie będę miał 50, to może jeszcze jest szansa. No nie, no. Gdybym się nie zdarzył, to może się udało. Ale okej, i tak fajnie. Podoba mi się. Very good, both of you. Well done. Jaki miły profesor swoją drogą. Lubię gościa.
Lubię goście. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Hmm. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, naprawdę. I remember how I felt when I first arrived. Naprawdę, tak, no, to są naprawdę dobre relacje między uczniami. Ja gdzieś się dopiero co poznali. Szkoda, że u nas, w naszych cebulackich szkołach, tak to nie wygląda najczęściej. No ale cóż. Okej. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Oh, okay. Anyone at Wagadu uses one. Okay. Magia jest pewnie słabsza. Niesamowite raczej. Raczej niesamowite. Ja nie chcę być tym wrednym. Chciałbym się dla kogoś takiego miłego jak ona. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is with the wand. Tym się zgadzam, jeśli chodzi o twoją opinię co do magii bez różdżki. Jak duże jest, to mnie interesuje. I mojej postaci też nie, ale jak wygląda szkoła, to zdecydowanie ciekawy temat. Nawet jeśli osobiście jestem w stanie trochę tam podejrzewać, jak to wygląda, to nasz drogi tutaj buchon piątego roku, który dopiero zaczyna naukę, raczej za dużo o tym nie wie, więc no. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the Ugando, nie Uganda, sam sobie coś takiego. Czy jakiś inny kraj, okej. No to jednak trochę nawet się nie skojarzyłem, ale okej. Ale i tak, wow. Ja bym zobaczyć kiedyś takie tutaj kraje, widoki czy coś. Czy to w tej grze, czy jakichś innych grach, czy nawet w filmach. To mogłoby być naprawdę interesujące. Jeśli mowa tu o szkole, to zdecydowanie chciałbym wiedzieć, jak wielka jest ta szkoła. Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Tym bardziej chcę to zobaczyć. Większe niż Hogwart. Oj, musi być świetne. Dobrze. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Profesor chce z nim pogadać. Czyżbym sobie już nagrabił? A może mam jakieś dla mnie po prostu nagrodę za to, że umiem używać czaru już w pierwszy dzień? Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Dobra, profesorku, co tam chcesz powiedzieć? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss O'Nai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss O'Nai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Jakieś zadanie domowe już dostaję. Me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okej. I zaraz dostaniemy zadanie domowe i mamy achievement pierwsza lekcja. Dziękuję bardzo. Lubię achievementy i jeszcze level up. Świetnie. A, właśnie, póki jeszcze tu jestem. Gdzie to jest? Chyba piętro niżej musi być albo coś, bo nie widzę tutaj nigdzie tego kominka. Chyba, że ślepy jestem. A, chyba tutaj nie ma. Chyba tutaj nie ma niczego. Tak czy inaczej.
O, żeby ktoś chciał ze mną pogadać tutaj? Tak. Hello, you wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. No nie dziwię się. Well, you certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William. Taki skromny ten nasz jełop, którego stworzyliśmy. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Dobra. Ktoś tutaj nie umie czarować chyba do końca? No dobrze. Okej, coś marudzi i... Znowu to. Oj, proszę, jeszcze jakieś takie jakieś dziwne coś tutaj sruwające. Irytek. Okej. Ciekawa postać, muszę przyznać. Przynajmniej na tyle, na ile znam go z... No, z pierwszej gry o Harry Potterze. Chyba filozoficznego. Tam był bardziej... No jak samo jego imię sugeruje, no, irytujący, bo irytek. Ale tak, no, ciekawa postać. Jeśli się nie mylę, w książkach chyba też coś było o nim wspominanego. Ale tutaj podkreślam, jeśli się nie mylę, bo... No pewien nie jestem, po prostu... Z książkami mam do czynienia tak dawno, że po prostu mało kojarzę. To jest jedna rzecz, a druga mogę też mało kojarzyć, bo to było głównie jako lektura szkolna, więc... Było to w okresie, w którym miałem dużo innych też rzeczy do ogarnięcia, co mogło, no, napiętrzyć się trochę i spowodować, że... No nie pamiętam tak dużo, jakbym chciał pamiętać. I dobra, czy tutaj coś mamy? Nie, ale... U? Czyżby? Czyżby tutaj była taka skrzynka dziko stojąca? Tak! Skrzynka dziko stojąca! Dobra, jesteś tu jeszcze więcej, czy nie? Nie, nie, więcej nie ma, a szkoda. Dobra, zobaczmy może w takim wypadku mapę. Relatywnie odblokowano mi sesje poboczne. Są jako taki znaczek. Ok. Ok. Dobra. Widzę, że tutaj będzie jakaś misja poboczna, ale tym się zmienimy później. Dzisiaj jeszcze właśnie chciałbym może pójść na kolejną lekcję. Jeśli tylko. No. Mówiąc wprost. A, to byłem przed chwilą, jak jestem jakiś nieogarnięty. Ale tak, jeśli po prostu znajdę miejsce, w którym to ma być i ta skrzynia pewnie da się ją otworzyć? Nie, niestety Alchemora. Ja szkoda. O, ale jest tylko jeden globus, który można sobie kręcić. Trzeba sobie, czy to jest globus, czy coś innego? Ciężko to nazwać, bo to są jakieś konstelacje chyba gwiezdne zamiast potencjalnych tych normalnych tutaj, tych. Dobra, niczego więcej tu nie ma, więc... Ja może lepiej poszukam jakieś przejścia do tej kolejnej sali czy coś, bo trochę się gubię w tym wszystkim. Obecnie nic nie śledzi, ale tak, zapomniałem, że tutaj trzeba ręcznie to ustawiać. Okej, okay, dzięki za poradę z tym J, ale to jest tak. Piętro niżej, no dobra. No to... Chyba nie ma co zwlekać, idziemy szybko do zajęcia. Poznajmy kolejne nowe zaklęcie. Szkoda, że nie jest to już zaklęcie Avada Kedavra, ale okej. Okay. Rozumiem. Muszą czymś delikatniejszym zacząć. Nie mogą od razu tych fajnych czarów dawać uczniom, bo wtedy uczniowie za szybko by rezygnowali ze szkoły. Na rzecz bycia, no nie wiem, jakimiś seryjnymi sztuczami zaklęć śmierci czy coś. Wszystko zrozumiałe i... Tam wydaje mi się, jakbym ray tracingu nie wyłączył. Wydaje mi się, że go wyłączyłem. Ciężko ocenić, ale dobra. Mniejsza teraz takie aspekty. Idziemy po prostu na lekcję numer 2. Teraz to chyba będzie końcem też tego odcinka. Okej. Okay. Strzelają na siebie nawzajem drenfotami i odbijają to protego. A nie, jest inny czar. Okej. Okay. Bombardo. O. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Ciekawa, pani profesor, podoba mi się. No doubt you've heard of it. Now,
You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Już mi się podoba. Naprawdę, już mi się podoba to podejście do wszystkiego. Age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Już mi się podoba. A weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Ja już mi się podoba jej podejście. Unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okej. Okay. Oczywiście. Typowo. Tak, tak. Okej, okay, trzeba przyspieszać, bo oczywiście jakiś dziwny czerwony coś nas goni, tak jakby chciał po prostu nam zjeść te czary. Levioso. I oczywiście rapiorko. Co innego można było na początku sobie podnosić. Ale jej, daliśmy radę. Dało się. O, okej. Ciekawy manekin. Ale wydaje się taki trochę starodawny, począwszy na to, że ma jeszcze tarczę. Wygląda jak jakiś rycerz bandyta. Tak czy inaczej, no ładny manekin. Ciekawe mnie tylko, jak on się utrzymuje na tych kółkach. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Okej. Przebij przerzutu tarcz. Przebij się przerzutu tarcz przy pomocy jednego z zaklęć kontroli. Jak zaklęcie lewitacji Levioso. Okej. Okej, okay, fajnie, podoba mi się. Podoba mi się. Oj, widziałem tą teleportację. Widziałem tu grą. Okej, podstawowe Levioso i Protego. Okej. Okay. Okej. Okay. Wydaje się być bardzo łatwe. Okej. Okay. O, ale ten foto jest dozwolony, okej. Okay. O nie, nie zdążyłem. Dobra. Okej. Okay. Ciekawe. Najlepsze jest to, że on chyba nie umie za bardzo w magię. Albo to ja jestem taki przekoks. Czemu szczerze, że te swoje zęby nie łopie? I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Yay, punkty dla Hufflepuffu. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it. And they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay, kolejna praca domowa. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. A, ciekawa sprawa przy okazji. Idąc tutaj przez przypadek kliknąłem kontrol. I dopiero dowiedziałem się, że mogę robić rolkę. Dzięki, gro. Naprawdę bardzo dzięki. Jest tutaj skrzynia? Jest jakaś jeszcze jakiś taki jakby ding... coś? Ale dobra, później się tym zajmiemy. Póki co pogadajmy z tym tutaj, no, z tym Sebastianem Solą, czegoś tak. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert.
Sebastian Sallo, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. No cóż, no to no. No to był mój pierwszy pojedynek, taka prawda. Wcześniej nie walczyłem jeszcze na różdżki. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned. Ekskluzywna, niezatwierdzona organizacja pojedynkowa. A ciekawe, ciekawe, powiedzmy. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's a to trochę niebezpieczne, ale niech i tak będzie. Or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be careful. Ryzykowne. Księgi zakazane. Ryzykowne. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Okay. Zapamiętam to wszystko. I na tym kończymy. Cokolwiek to jest. I tak. Chciałbym wam może jeszcze więcej pokazać dzisiaj, więcej tutaj porobić, ale tak, niestety nie jestem w stanie wam tego zaoferować w tym momencie ze względu na godzinę, jaka wybiła na zegarze, dlatego też kolejna strona przewodnika. O, szkielecie czarnego smoka hybrydzkiego. Duży smok czy szkielet wiszący w pracowni obrony przed czarną magią. Jest to podobne trofeum zdobyte przez profesor Hekat, gdy samodzielnie pokonała jedną z największych band kłusowników w Walii Wschodniej podczas wielkiej obławy na kłusowników w 1878. No i tak. Takimi słowami kończymy dzisiejsze spotkanie. I cóż, miejmy nadzieję, że wam się podobało. To by było na tyle, jak już mówiłem. I tak, przed następnym spotkaniem postaram się ogarnąć więcej tych ustawień prawidłowo, żeby nie lagowało. I trzeba więc dostosować grę, żeby w końcu pozwoliła mi grać na ustawieniach wysokich bądź średnich, a nie ultra. I upewnić się, że nie ma ray tracingu. Ale tak, jak mówiłem, na razie to tyle, więc no to trzymajcie się i hej, hej!